Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. Największe drzwi na świecie znajdują się na wyspie Merritt na Florydzie, w budynku montowania pojazdów NASA, z którego wypuszcza się w atmosferę wielkie rakiety. Drzwi mają 160 metrów wysokości, co oznacza, że są wystarczająco wysokie, żeby zmieścił się przez nie Empire State Building i nadal zostanie jeszcze wolne miejsce. Biblia w Apokalipsie mówi o drzwiach, które Jezus otworzył dla nas. Mówi on także, że On stoi u tych drzwi i puka. Są one wystarczająco duże, żeby wszedł przez nie każdy, kto pragnie przyjść do Chrystusa. Właśnie o tym będziemy mówić w dzisiejszym, ostatnim wykładzie z serii Apokalipsa Teraz. Przyjaciele, mamy dzisiaj dużo do omówienia. Tak naprawdę tylko dotknęliśmy Księgi Apokalipsy, ponieważ jest w niej jeszcze tyle kwestii, na które nie starczyło nam czasu. Dzisiejsze studium nosi tytuł Cel Bogobojnych. Oczywiście zajrzymy do Apokalipsy. W 14 rozdziale tej księgi znajduje się poselstwo trzech aniołów, które ma być ogłoszone światu. Mówi on także o 144 tysiącach, które podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Ukazuje również dwie grupy. Jedna otrzymała znamię bestii. Poselstwo trzeciego anioła głosi: jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu. Najbardziej przerażające przekleństwo w całej Biblii zostało skierowane do tych, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi. Ta grupa jest skontrastowana z grupą zbawionych. W Apokalipsie 14:12 jest ona przedstawiona następująco. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. Tak więc w ostatnich dniach lud Boży będzie mieć cierpliwość. Cierpliwość oznacza wytrwałość, trzymają się Boga. To jeden z najważniejszych elementów chrześcijańskiego życia. Oczywiście właściwe postępowanie i podążanie za Bogiem jest ważne. Jeśli jednak upadniesz, nie poddawaj się, trwaj. Jezus powiedział, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czytamy również, że zachowują przykazania. Nie tylko je czytają, ale są czynicielami słowa. Mają też wiarę, ale nie w Jezusa, lecz wiarę Jezusa. Posiadają Ducha Świętego i umysł Chrystusa, więc mają wiarę Jezusa. W naszej dzisiejszej historii przyjrzymy się jednemu z moich ulubionych bohaterów, jak go nazywam, chociaż lepiej byłoby powiedzieć, że po prostu się z nim identyfikuję. Jest to apostoł Piotr. To jeden z najbardziej wygadanych apostołów. Był znany z tego, że najpierw mówił, a dopiero potem myślał. Był jednak bardzo odważny, zawsze wiedział, jak znaleźć się w sytuacji. Czytamy, że Jezus szedł brzegiem Morza Galilejskiego i zobaczył czterech braci, którzy rozdzielali ryby i czyścili sieci po połowie. Był tam Piotr i jego brat Andrzej oraz Jakub i jego brat Jan. Jezus chciał wygłosić kazanie. Zapytał więc, czy mogę pożyczyć waszą łódź? Potrzebował miejsca, bo tłum zepchnął go prawie do samej wody. A poza tym z łodzi jego głos brzmiałby lepiej i donośniej. Wsiadł więc do łodzi, Piotr odpłynął trochę od brzegu i Jezus nauczał. Kiedy skończył, powiedział, Piotrze, widzę, że nie złowiłeś zbyt wielu ryb. Wypłyńmy na głębszą wodę i zarzuć sieci jeszcze raz. Panie, jesteś dobrym kaznodzieją i znasz się na stolarce, ale nie wiesz zbyt wiele o łowieniu ryb. Łowiliśmy przez całą noc i nic nie złapaliśmy. Poza tym w tej części jeziora nie łowi się w dzień. Skoro jednak tego chcesz, zrobię to. Wypłynęli więc dalej i zarzucili sieci. Złapali tyle ryb, że sieci zaczęły pękać, a oni musieli zawołać na pomoc Jana i Jakuba. Był to największy połów, jakiego Piotr doświadczył w całym swoim życiu. Zdał sobie sprawę, że znajduje się w obecności kogoś, kto nie jest zwykłym człowiekiem. Upadł do stóp Jezusa i powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Tak naprawdę nie chciał, żeby Jezus od niego odszedł. Chciał przekazać, Panie, ostrzegam Cię, dokonałeś dla mnie cudu, ale czy wiesz, kim jestem? Jestem żeglarzem i używam niezbyt ładnego języka. Jezus odrzekł, nie bój się, od tej pory ludzi będziesz łowił.
Najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że Bóg bierze niedoskonałych ludzi i zaprasza ich, aby poszli za Nim. Jeśli za mną pójdziesz, przejdziesz proces przemienienia. Nie zawsze dzieje się to w ciągu jednego dnia, chociaż są przykłady radykalnych nawróceń. Często jednak pozostają rzeczy, których trzeba się nauczyć, co dobrze widać w życiu Piotra. Zawsze chciał być blisko Jezusa. Kiedy Jezus czynił cuda, Piotr chciał przy tym być. Był bardzo podekscytowany, kiedy Chrystus powołał go na apostoła. Jezus rozpoznał w nim wielki potencjał na dobrego przywódcę. Kiedy uczniowie w czasie sztormu ze strachem patrzyli na chodzącego po wodzie Jezusa, Piotr wykrzyknął: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. Kto jeszcze by tak powiedział? Jezus odrzekł: przyjdź. Jeśli prosisz, otrzymujesz. Chodź. Piotr zrobił krok z łodzi i zaczął stawiać stopę na wodzie. Okazało się, że stopa nie tonie, więc zaczął iść wśród szalejących fal w kierunku Jezusa. W połowie drogi pomyślał: ciekawe, czy moi przyjaciele złapali to na swoich telefonach. Mam nadzieję, że nagrali filmik i będę mógł zamieścić go na Facebooku. Niewiele osób tego dokonało. Odwrócił się, żeby zobaczyć, czy przyjaciele go podziwiają, a kiedy odwrócił wzrok od Jezusa, zauważył wiatr i fale i nagle pomyślał: jestem tutaj na tym ciemnym oceanie, mogę utonąć. Co się stanie, jeśli przestanę iść po wodzie? Jego wiara zaczęła tonąć i on zaczął tonąć. Wypowiedział wtedy najkrótszą modlitwę, jaka została zapisana w Biblii. Trzy słowa: Panie, ratuj mnie. I Jezus go wysłuchał. Nawiasem mówiąc, kiedy się modlisz, nie zawsze musisz klękać. Możesz pływać i się modlić. Jezus sprowadził go z powrotem na łódź i zapytał: czemu zwątpiłeś? Piotr kochał Jezusa, ale lubił również tłum. Zawsze chciał być w centrum wydarzeń. Kiedy w czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział: powiadam wam, że jeden z was mnie wyda, Piotr stwierdził: choćby wszyscy cię zdradzili, ja tego nie zrobię. Jezus powiedział do niego, Jan 13:38: doprawdy powiadam ci, zanim zapieje kogut, trzy razy się mnie zaprzesz. Ewangelia Marka mówi, zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Piotr zapewniał, choćbym miał i umrzeć, nie zaprę się ciebie. I naprawdę tak myślał. Nie znał jednak swojego serca. Tej samej nocy, kiedy Judasz przyszedł do ogrodu Getsemane i zdradził Chrystusa, a żołnierze chcieli aresztować Jezusa, Piotr był tym, który wyciągnął miecz. Naprawdę był gotowy umrzeć dla Chrystusa. Kiedy jednak Jezus powiedział, schowaj swój miecz na jego miejsce, bo wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza zginą. Nie wiedział, co ma zrobić. Poszedł więc za Jezusem, który był prowadzony do sali sądowej. Biblia mówi coś interesującego na temat Piotra. Szedł za Jezusem, ale w pewnej odległości. Wielu ludzi twierdzi, chce chodzić do kościoła, chce naśladować Chrystusa. Nie chcą jednak porzucić świata. Idą więc za Chrystusem, utrzymując dystans. Zaprowadzono więc Jezusa do sali sądowej. Kiedy był sądzony, Piotr czekał na zewnątrz w towarzystwie służby najwyższego kapłana i innych wrogów Chrystusa. Próbował wmieszać się w tłum, żeby nie zostać zauważonym. Tej nocy wszyscy grzali się przy ogniu. I nagle jedna z dziewcząt zakpiła z niego. O, jesteś jednym z naśladowców tego Galilejczyka i fałszywego proroka. Piotr obawiał się szyderstw ze strony innych. Jeszcze kilka minut wcześniej był gotowy umrzeć za Jezusa, a teraz wyparł się, że w ogóle go zna. Za trzecim razem ktoś powiedział do niego, czy jesteś jednym z jego uczniów? Pewnie tak, bo mówisz z galilejskim akcentem. Wtedy zaczął zaklinać się i przysięgać, mówiąc, nie znam tego człowieka. Wyparł się Jezusa, zaklinając się i przysięgając. Gdy nadszedł moment ukrzyżowania Chrystusa, Piotr był przepełniony wstydem. Kiedy po raz trzeci zaparł się Jezusa, Chrystus spojrzał na niego. Biblia mówi, że Piotr wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Zdał sobie sprawę z tego, że naprawdę wyparł się Pana. Czytamy, że kiedy Jezus został ukrzyżowany, uczniowie przypatrywali się temu wszystkiemu z daleka. Znowu bał się tłumu. Jednak Bóg okazał mu swoje miłosierdzie. Kiedy Jezus powstał z martwych i rozmawiał z Marią Magdaleną, czytamy o tym w Marku 16:7. Ale idźcie i powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi,
Zauważcie, kogo wymienił w szczególny sposób. Piotr uważał, że posunął się za daleko i Jezus nigdy mu nie wybaczy. Ale idźcie i powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go zobaczycie, jak wam powiedział. Pan chce, żebyśmy wiedzieli, że On widzi, kiedy żałujemy. Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko płakał. To, że wyparł się Pana, złamało mu serce. Ale Pan o nim nie zapomniał. Kiedy Pan pojawił się w pokoju na górze, pokazał się również Piotrowi. W końcu ukazał się owym 11 siedzącym razem i ganił ich niewiarę i niewrażliwość serca, że nie uwierzyli. Idę do Jerozolimy. Tam umrę, ale trzeciego dnia zmartwychwstanę. Piotr próbował zaprzeczać. Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Pomyślał, ja mam lepszy plan. Piotr ciągle walczył pomiędzy miłością do Pana, a miłością do siebie. Wszyscy tak mamy. Jednak wspaniałe w tej historii jest to, że ostatecznie odniósł on zwycięstwo. Dowiadujemy się, że po ukrzyżowaniu stał się jednym z najodważniejszych z apostołów. Przejdźmy więc do naszego studium. Muszę przyspieszyć, ponieważ mamy wiele do omówienia. Pytanie pierwsze. W jaki sposób Bóg rozstrzyga, czy stoimy po Jego stronie? Mateusz 7:21. Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto czyni wolę mego Ojca, który jest w niebie. Nie chodzi więc tylko o mówienie, Panie, Panie, ale o czynienie Jego woli. Rzymian 6:16. Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami, bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Najwyższą formą oddawania czci jest posłuszeństwo. Samuel powiedział do króla Saula, oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a słuchanie lepsze jest niż tłuszcz baranów. Nieposłuszeństwo jest jak czary. Bóg mówi do nich, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, ale ten, kto czyni. Jezus opowiedział pewną przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Poprosił ich, żeby poszli pracować na roli. Pierwszy z nich odrzekł, nie, ojcze, mam inne plany, nie pójdę. Jednak później żałował tego i poszedł do pracy. Drugi syn zapewnił, oczywiście, już idę. Ale nigdy tam nie dotarł. Jezus zapytał, który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Mówią mu, ten pierwszy. Pierwszy odmówił, ale w końcu poszedł na pole. To bardzo ważne. Możesz się opierać i zmagać z samym sobą, tak jak Piotr, ale ostatecznie poddaj się Bogu i wykonuj Jego wolę. Wielu ludzi chodzi do kościoła, śpiewają, wykazują wszystkie zewnętrzne oznaki bycia chrześcijaninem, nie oddali swoich serc Bogu i nie żyją dla Chrystusa. Kiedy przykazania Boga i człowieka są sobie sprzeczne, których z nich powinniśmy przestrzegać według Piotra, to ostateczny dowód na to, że po zmartwychwstaniu Jezusa i po spotkaniu z Nim, Piotr naprawdę się nawrócił. Stał się bardzo odważny. Zastraszano go, zabraniając mu głosić w imieniu Jezusa. Apostołowie zostali ubiczowani, ale nadal okazywali radość, a gdy ich wypuszczono, natychmiast udali się do świątyni, żeby nadal głosić. Co wy sobie myślicie? Piotr odpowiedział, czy sprawiedliwe jest przed Bogiem was raczej słuchać niż Boga? Osądźcie, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To bardzo ważna kwestia w kontekście Księgi Apokalipsy. W ostatnich dniach bowiem przyjdzie na nas ten sam test, któremu poddani zostali Mordochaj, Daniel, Ananiasz, Miszal i Azariasz, a dotyczy on posłuszeństwa. Czy oddamy pokłon obrazowi bestii? Czy zamkniemy okna i przez 30 dni będziemy modlić się do króla Dariusza? Czy pokłonimy się Hamanowi? Czy jednak będziemy służyć Bogu? Wszyscy oni mieli tyle odwagi, wytrwałości i wiary, żeby powiedzieć, będziemy zachowywać przykazania Boga, a nie przykazania świata. Należy przestrzegać prawa państwowego, dopóki nie jest ono sprzeczne z prawem Bożym. Wszyscy staniemy przed takim wyborem. Piotr stanowi wspaniały przykład osoby, która odniosła zwycięstwo. A to oznacza, że każdy z nas może odnieść zwycięstwo. Możesz otrzymać pieczęć Boga i zostać napełniony Duchem Świętym. W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr został ochrzczony Duchem Świętym i stał się najbardziej wygadanym rzecznikiem Jezusa. A przecież te kilkadziesiąt dni wcześniej trzy razy wyparł się Jezusa. To pokazuje, że Bóg może ci wybaczyć i nadal użyć Cię w swojej służbie. Gdyby tak nie było, musiałbym wyłączyć te kamery i pójść do domu. Wierzę w Boże miłosierdzie, a także w to, że On czyni nas nowymi stworzeniami i używa nas, pomimo naszych przeszłych upadków. Jaki jest najlepszy sposób okazania miłości wobec Boga?
Jezus powiedział, jeśli pozostaniecie w moim słowie, prawdziwie moimi uczniami będziecie. Jeśli mnie miłujecie, moich przykazań będziecie przestrzegać. Pamiętam, jak kiedyś pewien starszy pastor opowiadał historię o mężczyźnie, który zmagał się z alkoholizmem. Każdego wieczoru wracał do domu, zataczając się i robiąc ogromne zamieszanie. Jego żona czuła wstręt i obrzydzenie. Zamykała drzwi, a on stał na ulicy i krzyczał na cały głos. Kochanie, otwórz drzwi, wpuść mnie. Przepraszam, mam dla ciebie dwa słowa. Kocham cię. Stał tam i robił dużo zamieszania. W końcu ona otwierała drzwi i wpuszczała go do środka. I tak to trwało wieczór po wieczorze. On się pojawiał, ona zamykała drzwi, on zaczynał wykrzykiwać kocham cię, pewnej nocy miała już dosyć, więc wystawiła głowę przez okno na drugim piętrze i powiedziała, mam dla ciebie dwa słowa, udowodnij to. Wielu ludzi powtarza, kocham cię, ale nadal piją wino Babilonu, idą za diabłem. Najlepszy sposób okazania Bogu naszej miłości to postawienie Go na pierwszym miejscu w naszym życiu i okazywanie Mu posłuszeństwa. Kto mówi, znam Go, a Jego przykazań nie zachowuje, jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. Znam wiele osób, które mówią, o tak, kocham Pana i Mu służę, nie muszę jednak zachowywać wszystkich przykazań. Co Jakub mówi na ten temat? List Jakuba 2:10. Ktokolwiek bowiem zachowałby całe prawo, a w jednym upadłby, stałby się winnym wszystkich przykazań. W czasie tego programu starałem się zwracać uwagę na wszystkie 10 przykazań. Jest kilka przykazań, które wiele kościołów ignoruje, więc podkreślałem je trochę bardziej. Wiele kościołów oddaje cześć bożkom. Bóg mówi, nie rób tego. Ludzie, którzy w ostatnich dniach oddają pokłon wizerunkowi bestii, biorą udział w pewnego rodzaju bałwochwalstwie duchowym. Wielu ludzi rezygnuje również z przeznaczania dla Boga świętego czasu i zachowywania szabatów każdy 7 dzień tygodnia, więc szczególnie to zaakcentowałem. Mam przyjaciół w innych kościołach chrześcijańskich, którzy mówią, bracie, tak, kochamy Pana Jezusa. To, że nie przestrzegamy tego jednego przykazania, nie oznacza, że Go nie kochamy. Wiecie co? 10 przykazań to nie test wielokrotnego wyboru. Dekalog nie został nazwany 10 rekomendacjami czy sugestiami. To są przykazania Boże. Jezus powiedział, kto by więc rozwiązał jedno z tych najmniejszych przykazań i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios. Jeśli ignorujemy chociaż jedno z Bożych przykazań, cierpimy. Wiem, że to nie jest popularne i wielu chrześcijan traktuje to jako obciążenie. Musicie zdecydować, czy chcę podążać za Biblią, czy za religią stworzoną przez człowieka. Bóg chce, żebyście zachowywali wszystkie 10 przykazań. Jeśli złamiecie jedno, to tak jakbyście rozerwali cały łańcuch. Nie możecie pójść do sędziego i powiedzieć, właśnie kogoś zamordowałem, ale przestrzegałem wszystkich innych przykazań, więc dajmy sobie spokój. Nie, tego również powinieneś przestrzegać. Tak samo jest z pozostałymi. Dlaczego według Jezusa hipokryci zachowują się religijnie? Czytamy, aby byli chwaleni przez ludzi. Są bardziej zainteresowani tym, co myślą o nich inni ludzie. Z tym problemem zmagał się Piotr. Aby pokazać się ludziom, Jezus ostrzegał, że ludzie mogą postępować bardzo religijnie, pościć, modlić się, składać ofiary, wszystko po to, aby inni ich widzieli. Ludzie patrzą na nich i są pod wrażeniem ich religijności. Jednak Bóg chce przede wszystkim naszego serca. Pamiętacie celnika, który stał z tyłu kościoła, bił się w piersi i wołał, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu? Ten odszedł usprawiedliwiony do swego domu, a nie faryzeusz, który mówił, poszczę, daję dziesięcinę, robię wszystko, czego wymaga ode mnie religia. Jesteśmy zbawieni, kiedy poddajemy się Bogu. A kiedy całkowicie się Mu oddajemy, jesteśmy posłuszni i nie potrzebujemy zakłamanej religii. Czy podążanie za tłumem jest bezpieczne? Księga Wyjścia 23:2. Nie przyłączaj się do większości ku złemu. To chyba Winston Churchill za Ferdynandem Foszem powiedział, nawet jeśli 40 milionów ludzi wierzy w głupią ideę, nadal jest to głupia idea. Być może ktoś powie, jak to? Przecież wszyscy inni wierzą zupełnie inaczej. Ogół chrześcijan zachowuje niedzielę jako dzień święty. Być może, ale co czynił Jezus? Jeśli kiedykolwiek macie wątpliwości co do tego, jak powinniście postąpić, pomyślcie, co zrobiłby Jezus. To rozstrzyga wszelkie wątpliwości. Kiedy w dniu sądu stanę przed Panem, będę mógł Mu powiedzieć, że zawsze starałem się postępować bezpiecznie i zgodnie z Biblią.
Jeśli nie wiesz, jaką ilość biżuterii powinien nosić chrześcijanin, mam dla ciebie prostą odpowiedź. Nie nosi jej w ogóle. Jak dużo alkoholu powinien pić chrześcijanin? Nie mam z tym problemu, ponieważ w ogóle nie piję. Jeśli jest coś, co chociaż ma pozór zła, trzymaj się od tego z daleka. Drugie pytanie brzmi, co zrobiłby Jezus? Kiedy w dniu sądu Bóg zapyta, Doug, dlaczego czciłeś siódmy dzień tygodnia? Odpowiem, ponieważ Ty, o Boże, to nakazałeś. Zapisałeś to swoim palcem i wypowiedziałeś swoim głosem, a ja chcę Cię naśladować. Tak robił Jezus. Nie podążaj za tłumem. W Mateuszu 7,13 czytamy, wchodźcie przez ciasną bramę. Słowo ciasna niekoniecznie odnosi się do jej rozmiaru, ale do tego, że jest to przejście trudne i wymagające. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Oznacza to, że większość znajduje się na złej drodze. Nie podążaj za większością. Tak wielu ludzi popada w kłopoty. Było tak nawet w czasach Chrystusa. Żydzi mówili między sobą, jeśli to jest Mesjasz, dlaczego przywódcy religijni go nie rozpoznali? Słyszeliście te słowa? To samo będzie miało miejsce w ostatnich dniach. Jak to jest, że doktorzy teologii się nie zgadzają? Czy mogą się mylić? Dlaczego jest tyle innych kościołów, które postępują inaczej? Co stanowi najlepsze kryterium, dzięki któremu wiemy, jaka jest prawda? Odpowiedzią jest Biblia. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują. Zauważcie, że w czasach biblijnych, kiedy istniało zagrożenie wojną lub napaścią ze strony innego narodu, ludzie zawsze udawali się do miast. Stamtąd mogli widzieć zbliżające się wojsko. Armie w tamtych czasach zazwyczaj miały jakiś system sygnalizacyjny. Na znak tego, że zbliża się wojsko, trąbiono w trąby i ludzie wiedzieli, że należy szukać schronienia. Wiele osób mówiło, o, nadają sygnał, że musimy schronić się w mieście. Muszę jeszcze wrócić do domu, spakować się i zrobić kilka innych rzeczy. Wszyscy chcieli łatwą, szeroką drogą dostać się do miasta wraz ze swoimi wozami. Zazwyczaj trafiali do niewoli, pojmani przez najeźdźców. Jeśli jednak ktoś wiedział, że jest tylko jeden sposób, żeby się uratować, trzymał się z dala od szerokiej, pełnej zakrętów drogi, a wybierał tę, która była stroma, ale prowadziła prosto do celu. Przeciskał się przez dziurę w murze, dużą na tyle, żeby zmieścił się tam człowiek, ale koń wroga już nie. Taki właśnie obraz maluje nam Jezus. Rzuć wszystko i biegnij. Chrystus powiedział, w ostatnich dniach, gdy nadejdzie czas ucieczki, nie wracaj do domu, żeby wziąć swój płaszcz. Jeśli jesteś na dachu, nie wchodzi do środka, ale biegnij na wzgórze. Tak właśnie jest ze zbawieniem. Podobnie jak Bóg powiedział do Lota i jego rodziny, nie odwracaj się. Przyjaciele, tak samo jak było w czasach Noego i w czasach Lota, musimy wydostać się z Sodomy i udać się do Arki, którą jest Kościół Boży. Żyjemy bowiem w ostatnich dniach. Za dni Noego, kiedy budowano Arkę, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Czy Bóg chciał, żeby uratowało się tylko 8 osób? Niektórzy pytają, pastorze, czy w ostatnich dniach zbawione zostaną tylko 144 tysiące? Mam dla was dobrą wiadomość. Nie, będzie o wiele więcej zbawionych. Kiedyś to sobie policzyłem. Obecnie na świecie jest około 8 miliardów ludzi. Gdyby zbawionych miało być tylko 144 tysiące, oznaczałoby to, że szanse każdego z nas wynoszą 1 do 150 tysięcy. To więcej niż na loterii, ale nadal byłoby to zniechęcające. Jeśli w grupie 50 tysięcy osób powie, że tylko jedna z nich będzie zbawiona, nikogo z nich by to nie zachęciło. W Apokalipsie 7 i 14 czytamy, że dzięki wpływowi 144 tysięcy z wielkiego ucisku wyjdzie ogromny tłum, którego nikt nie może zliczyć. Dzięki ich nauczaniu, tak samo jak przez apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy ochrzczono tysiące ludzi, będą więc również inni zbawieni. Jezus przyjdzie, aby zebrać żniwo. Czy jednak będzie to większość, czy mniejszość? Mniejszość.
Kiedy Bóg wysłał 12 zwiadowców, żeby sprawdzili ziemię obiecaną, ilu z nich wróciło i powiedziało, możemy zdobyć tę ziemię? 2 z 12. Ta proporcja podoba mi się bardziej niż 8 z miliona. Nadal jednak była to mniejszość. Byli to ci, którzy mieli wiarę. A ponieważ wierzyli, że Bóg może wprowadzić ich do ziemi obiecanej, Jozue i Kaleb weszli do Kanaanu. Pytanie 6. Jak czuje się Jezus, kiedy przedkładamy tradycje ludzkie nad przykazania Boże? Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki i ustawy ludzkie. Mówił im też, pięknie unieważniacie przykazania Boże, aby zachować wasze ustawy. Wielu ludzi mówi, pastorze, chodzimy do kościoła w niedzielę, bo ta tradycja ma już 2000 lat. Tak naprawdę ta tradycja ma około 1700 lat. Czy jednak chcecie przestrzegać przykazań Bożych czy tradycji ludzkich? Nie ma znaczenia, jak długo istnieje tradycja. Jeśli sprzeciwia się Słowu Bożemu, należy podążać za dekalogiem, a nie za przepisami ludzkimi. Co powiedział Jezus? Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki i ustawy ludzkie. Pięknie unieważniacie przekazania Boże, aby zachować wasze ustawy. Jezus przyszedł, żeby złamać ludzkie tradycje. Na tym polega zadanie, jakie Bóg powierzył swojemu ludowi w ostatnich dniach. Nie idźcie za pogańskimi elementami, które przeniknęły do chrześcijaństwa. Wielu ludzi znajduje się w Babilonie, piją wino Babilonu, wręcz upijają się nim. Jeśli jesteś w kościele, który naucza, że kiedy umierasz, idziesz do piekła i tam wiecznie się palisz, to Babilon. Jeśli twój kościół naucza, że możesz być zbawiony dzięki swoim uczynkom, że możesz zapracować na niebo, to Babilon. Jeśli w swoim kościele słyszysz, że Bóg zmienił 10 przykazań w taki sposób, że nowym dniem świętym jest pierwszy dzień tygodnia, zapytam, gdzie jest to napisane? Pokaż mi miejsce w Biblii, które o tym mówi. Nie ma takiego wersetu. Idziesz za tradycją ludzką. To piętno Babilonu. W ostatnich dniach Bóg wzywa swój lud do wyjścia z Babilonu. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni i tamte muszę przyprowadzić. Musimy więc być odważni. Nie zawsze jest to łatwe, ale zrób ten krok wiary. Czy prawdziwe chrześcijaństwo będzie popularne w ostatnich dniach? Co mówi Biblia? Mateusz 24:9. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Kto otrzyma znak bestii i sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamie. To będzie ogólnoświatowy problem. Nie czekajcie, aż chrześcijaństwo stanie się popularne, bo to nigdy się nie wydarzy. Pozwólcie, że przy okazji dotknę jeszcze jednej kwestii. Wielu ludzi mówi, pastorze, to, co mówisz, ma sens i jest prawdą. Wiem, że muszę poczynić pewne zmiany, ale wiesz, to nie jest zbyt sprzyjający czas w moim życiu, żeby to zrobić. Mam dużo stresu, niektórzy członkowie mojej rodziny i przyjaciele nie zrozumieją tego. Poczekam, aż sprawy trochę się ułożą. Szczególnie teraz, gdy mamy światową epidemię. Przyszłość jest niepewna, nie chciałbym wprowadzać dodatkowego zamieszania. Poczekam na lepszy moment. Jest to jedna z najskuteczniejszych diabelskich metod, zwana prokrastynacją. Najlepszy czas, żeby słuchać Bożego głosu, jest wtedy, gdy słyszysz ten głos. Najlepszy moment, żeby pójść za Panem, jest wtedy, gdy Go słyszysz. On mówi, teraz jest ten czas. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Kiedy Jezus powoływał uczniów, Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana, szli za Nim natychmiast, odchodząc od sieci rybackich. Kiedy powołał Mateusza, wstał on prosto od swojej kasy. Kiedy Pan powołuje ludzi, oni odpowiadają, idę już teraz. Niebezpieczne jest mówienie, pastorze, to ma sens, pewnego dnia. Bo ten pewien dzień może nigdy nie nadejść. Chrześcijaństwo nigdy nie będzie popularne ani wygodne. Podejmij decyzję wtedy, gdy Bóg cię wzywa. Nawet jeśli będzie to się wydawać niemożliwe, On sprawi, że podążanie za Nim stanie się możliwe. Ale też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Czytamy, że jeśli chcemy podążać za Panem, będziemy prześladowani. Być może pomyślicie, pastorze, nie chcę doświadczyć prześladowań. Pozwólcie, że przeczytam ten werset i potem o nim porozmawiamy. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania Boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa. Czytamy, że w ostatnich dniach moc bestii sprawi, iż ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. Będą więc prześladowania. Być może niektórzy z was myślą,
Życie jest wystarczająco ciężkie, więc nie wiem, czy chcę być chrześcijaninem. Wygląda na to, że to trudne. Proszę, posłuchajcie uważnie, bo to bardzo ważne. Życie jest ciężkie i pełne problemów. Jeśli oczekujesz życia bez problemów, nie ma miejsca, w którym mógłbyś się udać. Masz więc dwie opcje. Możesz służyć szatanowi, zgodnie z Apokalipsą, narazić się na gniew baranka, albo możesz służyć Bogu i narazić się na gniew diabła. Mówi o tym Apokalipsa 12. Szatan odchodzi z wielkim gniewem, ponieważ wie, że jego czas jest krótki. Bezbożni będą próbować uciec przed gniewem siedzącego na tronie baranka. Pytanie więc brzmi, po której chcesz być stronie? Czy chcesz doświadczyć gniewu szatana z powodu tego, że idziesz za Jezusem? Czy narazić się na gniew Boga ze względu na to, że idziesz za diabłem? Życie ma swoje problemy, ale lepiej jest służyć Panu. W Księdze Kaznodziei Salomona czytamy, że nawet jeśli wydaje nam się, iż bezbożnym dobrze się wiedzie, ostatecznie sprawiedliwi przetrwają, ale niegodziwi nie. Dla bezbożnych nie ma odpoczynku. Ci, którzy oddają cześć bestii i jej wizerunkowi, nie mają odpoczynku we dnie i w nocy. Odpoczynek jest w Jezusie, który mówi: przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpoczynek. Nawet po chrzcie Jezusa szatan poszedł za nim. Jeśli postanowicie iść za Jezusem, będziecie zmagać się z pokusami. Jednak on walczył z każdą pokusą słowami: napisano, napisano, napisano. I wtedy diabeł od niego odszedł. Pojawił się pokój. Doświadczysz więc momentów pokoju i radości, a także chwil próby. Ale też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, będą prześladowani. To fakt. Jeśli żyjesz bezbożnie, będziesz cierpieć z powodu braku pokoju i innych problemów. Czy możliwe jest, żeby służyć jednocześnie Bogu i ludziom? Nie. Mateusz 6:24. Nikt nie może dwóm panom służyć. Ktoś zapytał Benjamina Franklina, żeby pokazał mu jeden werset biblijny zabraniający mężczyźnie mieć więcej niż jedną żonę. Człowiek ten opowiadał się za poligamią. Franklin odrzekł: nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidzić, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Jezus powiedział: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Wszyscy więc musimy się zdecydować. Albo będziemy z Chrystusem, albo z szatanem. W historii biblijnej nie ma neutralności. Kiedy poznajesz prawdę, stajesz przed wyborem. Pamiętaj jednak, że nie dla światłości, to tak dla ciemności. Nie dla Jezusa i Jego pokoju, to tak dla diabła i Jego niewoli. Musisz zdecydować, czego chcesz. Szatan często zwodzi ludzi, żeby myśleli: będę postępował po swojemu. Jeśli nie jesteś z Chrystusem, jesteś po stronie diabła. Nie ma środkowej opcji. Nawiasem mówiąc, na końcu Biblii szatan przegrywa. Czy miłowanie przyjaciela lub członka rodziny bardziej niż Jezusa jest bezpieczne? Chrystus powiedział: kto kocha ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto kocha syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści, oznacza to: nie kocha mnie, swego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i swojej duszy, nie może być moim uczniem. To zasadniczo wyklucza wszystko. Nic nie może być ważniejsze od Jezusa. I to ma sens. Jeśli ktoś daje ci wspaniały prezent, czy bardziej kochasz ten podarunek, czy ofiarodawcę? Oczywiście prezent ci się podoba. Kto dał ci dar życia? Kto dał ci twoją rodzinę i wszystko inne? Pamiętam, jak kiedyś pewna siostra przyszła na podobne spotkanie. Ciągle odkładała decyzję. Zapytałem więc: co się dzieje? Cóż, lubię przychodzić do kościoła, ale właśnie w te dni mój mąż chce robić zakupy, a ja chcę dbać o naszą relację. Stawiała swoją rodzinę na pierwszym miejscu. Rozumiem takie zmagania. Jednak pewnego dnia zadzwoniła do mnie i powiedziała: pastorze, czy możesz przyjechać do szpitala i pomodlić się za mojego męża? Mężczyzna uległ wypadkowi w pracy i był w stanie krytycznym. Pojechałem do szpitala i modliłem się za niego i za tę siostrę, która cały czas płakała. Stwierdziła:
Bóg pokazał mi, że ktoś inny jest dla mnie ważniejszy od Niego. Od tej pory Jezus będzie na pierwszym miejscu. I tak zrobiła. A potem także jej mąż zaczął przychodzić do kościoła. Najlepszą rzeczą, jaką możesz uczynić dla tych, których kochasz, jest postawienie Jezusa na pierwszym miejscu. Jeśli jednak odwlekasz tę decyzję i pokazujesz, że nie jest to twój priorytet, wysyłasz im zły sygnał. Bo ktokolwiek czyniłby wolę mojego Ojca, jeśli chcesz być częścią rodziny Chrystusa, bo ktokolwiek czyniłby wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Kiedy czynimy wolę Boga, stajemy się domownikami Chrystusa. Czy rozsądnie jest traktować karierę i ziemskie skarby jako ważniejsze od Chrystusa? Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Znam pewnego chrześcijanina, który ma ogromny dar ewangelizowania i publicznego przemawiania. Powiedział do mnie: bracie Doug, mam zamiar wejść w świat interesów. Dostałem świetną propozycję biznesową i myślę, że bardzo szybko zarobię dużo pieniędzy. Wiedziałem, że jego powołaniem jest ewangelizacja. On też to wiedział, bo miał odpowiednie dary. Zarobię dużo pieniędzy, a potem wykorzystam je, żeby łożyć na dzieło chrześcijańskie i stanę się pełnoetatowym ewangelistą. Powiedziałem do niego: bracie, jeśli nie zrobisz tego teraz, wpadniesz w pułapkę i prawdopodobnie nigdy do tego nie wrócisz. Było to 30 lat temu. Obecnie jest na emeryturze i nigdy nie podjął chrześcijańskiej służby. Zarobił mnóstwo pieniędzy, ale nie wiem, jak blisko Boga jest teraz. Wielu ludzi dało złapać się w diabelską pułapkę materializmu, ponieważ pieniądze to siła. Biblia mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Jezus wyraźnie powiedział: gdyż nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Tak wielu ludzi dzisiaj pozostaje w niewoli tego, co posiadają. Nie mogą pojechać na wycieczkę misyjną, ponieważ ktoś musi zostać w domu i opiekować się ich rzeczami. A co gdyby ktoś ukradł ich własność? Musieliby pracować jeszcze ciężej i założyć alarm, żeby to wszystko zabezpieczyć. Diabeł sprawił, że nasze społeczeństwo stało się przesiąknięte materializmem. Chcemy kupować wszystko to, co mają nasi sąsiedzi. Najnowsze gadżety, najlepsze sprzęty, a potem nie mamy pieniędzy na misję i głoszenie Ewangelii. Toniemy w rzeczach. Znam ludzi, którzy są uzależnieni od kupowania. Idziesz do ich domów, mają pełno długów, a ich garaże są pełne pudeł z rzeczami kupionymi na Amazonie, których nawet nie otworzyli. Kompulsywnie kupują, kupują, kupują. Po prostu toną w rzeczach. Chrystus powiedział: weź swój krzyż i naśladuj mnie. Wysłał swoich uczniów, żeby głosili Ewangelię. Nie twierdzę, że On chce, aby każdy z nas pozbył się wszystkiego, ale czasami to, co posiadamy, nas rozprasza. Pojechałbym na misję, ale kto zajmie się moimi zwierzętami? Ja też mam zwierzęta, które kocham. Jeśli jednak stawiamy je przed Panem, mamy źle ustawione priorytety. Zapewne dostanę wiele listów na ten temat. Czy ignorowanie Bożej woli po tym, jak On pokazał nam prawdę, jest bezpieczne? Mój lud zostanie zgładzony z powodu braku poznania, a ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie, ja też odrzucę Ciebie. Dalej czytamy: a ponieważ zapomniałeś o prawie Twego Boga, ja też zapomnę o Twoich synach. To naprawdę poważne. Nie chodzi tylko o to, że nie wiedzą, ale to, że odrzucają możliwość poznania. Ozeasz zwraca tutaj szczególną uwagę na to, że odrzucili prawo. To niebezpieczne. Kiedy przemawiam na temat prawa, niektórzy mówią: pastorze, obecnie największym przykazaniem jest to, które mówi, że mamy kochać Pana. Jeśli kochamy Pana, nie potrzebujemy prawa. Odpowiadam: tak naprawdę miłość jest wypełnieniem prawa. Jeśli bowiem kochasz swojego sąsiada, będziesz przestrzegał 6 ostatnich przykazań. Jeśli kochasz Boga, będziesz zachowywał pierwsze 4 przykazania. Jeśli więc mówisz, że kochasz Pana i nie przestrzegasz Jego przykazań, według Biblii jesteś kłamcą. Kto mówi: znam Go, a Jego przykazań nie zachowuje, jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. To niebezpieczne podejście.
Jeśli bowiem grzeszylibyśmy rozmyślnie po otrzymaniu poznania prawdy, już nie ma dla nas ofiary za grzechy. Oczywiście nie oznacza to, że jeśli po poznaniu prawdy zgrzeszysz, jesteś zgubiony. To mogłoby zniechęcić wielu ludzi. Oznacza to, że jeśli kontynuujesz popełnianie grzechu po tym, jak dowiedziałeś się, że to grzech, co Bóg może jeszcze dla ciebie zrobić? Nie ma zbawienia dla tych, którzy mówią: wiem, czego chce Bóg, ale nie będę tego robił. Celowo nie będę go słuchał. W niebie będą ludzie, którzy mieli zbyt wiele żon, jak Abraham, Salomon, Jakub, Dawid. Oni nie mieli tej wiedzy, co my. Bóg przymknął oko na ich ignorancję. Będą tam również ludzie, którzy palili papierosy, spożywali nieczyste mięso, chodzili do kościoła w niewłaściwy dzień. Znajdzie się tam wiele osób, które postępowały zgodnie ze światłem, które miały w tamtym czasie. Po prostu nie wiedziały. Jednak Biblia mówi, wprawdzie Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się nawrócili. On oczekuje, że jeśli znamy prawdę, będziemy chodzić w świetle. Jeśli to wiecie, szczęśliwi jesteście, jeżeli będziecie to czynić. Nie chodzi więc tylko o wiedzę. Odwlekanie tego jest niebezpieczne. Co stanie się z tymi, którzy ciągle odrzucają prawdę? I z całym oszustwem nieprawości w tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby zostali zbawieni. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Paweł opisuje grupę zgubionych. Kiedy usłyszeli prawdę, nie pokochali jej, tak jak ziarno, o którym Jezus mówił w przypowieści. Zostało rzucone i upadło na różne gleby. Ponieważ nie przyjęli i nie pielęgnowali prawdy tak, aby przyniosła plon, została wydziobana przez kruki, zaduszona przez ciernie, albo wylądowała na kamiennym gruncie i nigdy nie zapuściła korzeni. Pan chce, żebyśmy pielęgnowali prawdę. Nawet jeśli nie wiesz, jak podążać za prawdą, przyjmij ją. Powiedz: Panie, wiem, że taka jest Twoja wola. Proszę, pomóż mi ją przyjąć. Spójrzcie, co się dzieje, kiedy odkładacie to na później. 2 Tesaloniczan 2:11-12. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż wierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Ponieważ nie uwierzyli prawdzie, Bóg pozwolił im znaleźć się w punkcie, w którym będą szczerze wierzyli kłamstwu. Wielu z tych, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, wierzy, że bestia ma rację. Odrzucili prawdę, więc dotarli do momentu, w którym wierzą w kłamstwa. Nawet apostoł Paweł szczerze zabijał chrześcijan. Całkowicie się mylił, ale był bardzo religijny i gorliwy. Gdyby nie pokutował, byłby zgubiony. Na szczęście okazał skruchę. Wielu ludzi ulega zwiedzeniu, ponieważ słuchają niewłaściwych doradców duchowych. Dlatego prowadzimy seminaria, takie jak to. Czytamy Biblię, umieszczamy wersety na ekranie, odpowiadamy na wasze pytania. Nie boimy się Bożego Słowa. Chcemy, żebyście podążali za tą księgą, ponieważ tylko ona daje prawdziwą wolność. A to jest sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo ich czyny były złe. Ponieważ umiłowali niesprawiedliwość i znaleźli w niej przyjemność, odrzucili światłość. Co zostaje, kiedy odrzucasz światłość? Ciemność. Kiedy chodzisz w ciemności, jesteś jak ślepy, który prowadzi ślepego. Tak właśnie postępuje obecnie większa część religijnego świata, w dużej mierze chrześcijańskiego. Ślepi przewodnicy prowadzą ślepców. Mamy kaznodziejów, którzy mówią ludziom, że jeśli ofiarują więcej pieniędzy na ich służbę, dostaną wszystko, co tylko zechcą. Tak jakby Jezus był dżinem z lampy. Nie na tym polega chrześcijaństwo. Jezus powiedział: zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i naśladuj mnie. On chce, żebyśmy naśladowali Jego święte życie. Czy ci, którzy prześladują lud Boży w ostatnich dniach, wierzą, że postępują słusznie? Tak. Nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie uważał, że pełni służbę Bogu. Paweł był bardzo szczery w tym, co robił. W jaki sposób Piotr opisuje tych, którzy poznali prawdę, ale ją odrzucili? 2 Piotra 2:21-22. Bo lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Ale przytrafiło im się według owego prawdziwego przysłowia: wraca pies do swoich wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w błocie.
Jakie to smutne, że człowiek słyszy poselstwo, takie jak to, o którym mówimy w czasie naszej serii, a potem mówi jedynie, to ciekawe. Czasami po wykładach spotykam ludzi przy wyjściu i zawsze martwi mnie, kiedy słyszę, to bardzo interesujące. Nie obchodzi mnie, czy jest to dla ciebie ciekawe. Ja chcę wiedzieć, czy przyjąłeś prawdę i czy chcesz prowadzić swoje życie zgodnie z Bożymi przykazaniami. Czy będziesz podążał za Chrystusem? Bóg oczekuje całkowitego oddania. Jak w tej historii o kurze i świni. Byli wdzięczni, że rolnik karmił ich każdego dnia. Kura stwierdziła, powinniśmy zrobić dla rolnika coś specjalnego. Świnia zapytała, masz jakiś pomysł? Kura odparła, przygotujmy dla niego na śniadanie jajka na bekonie. Świnia odpowiedziała, dla ciebie to tylko dar. Dla mnie byłoby to całkowite poświęcenie. Tego właśnie chce Bóg, całkowitego zaangażowania. On chce, żebyśmy wzięli swój krzyż i poszli za Nim. Paweł powiedział, jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Codziennie umieramy i codziennie rodzimy się na nowo, stajemy się nowymi stworzeniami. Umierać dla siebie i żyć dla Boga. Jezus powiedział, że to jest sekret radości. Ludzie myślą, że celem życia jest szczęście. Celem życia jest świętość. Szczęście to skutek uboczny. Jeśli jednak nasze szczęście staje się celem, Jezus powiedział, ktokolwiek chciałby zachować swoją duszę, straci ją. Kiedy tracisz swoje życie, oddaj je Bogu, a wtedy je odnajdziesz. Jeśli chcesz znaleźć życie, oddaj wszystko Bogu, a wtedy osiągniesz prawdziwe spełnienie. On mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i miały obfitość. Ale ma to miejsce tylko wtedy, gdy zapierasz się siebie, bierzesz swój krzyż i naśladujesz Jezusa. Kiedy to robisz, kiedy podążasz za Jego Słowem, znajdujesz spełnione życie, radość i życie wieczne. Nie musisz się bać. Jeśli Chrystus jest z tobą, prowadzisz obfite chrześcijańskie życie. To smutne patrzeć na ludzi, którzy wiedzą o tym, ale odwracają się od Chrystusa i idą do świata. Czy naśladowanie Jezusa wiąże się z trudnościami i wymaga zaparcia się samego siebie? Tak. I mówił do wszystkich, kto chce iść za mną, niech się wyprze siebie i niech bierze swój krzyż codziennie i naśladuje mnie. Poddajcie się więc Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przyjaciele, jeśli jakikolwiek pastor mówi wam, że wszystko, co musicie uczynić, to pomodlić się przy ołtarzu i bez żadnych trudności otrzymacie życie wieczne, wprowadza was w błąd. W Biblii czytamy, że jako chrześcijanie będziemy staczać wiele bitew. Będziemy się zmagać, walczyć, tak mówi Biblia. Będziemy borykać się z problemami, bo jesteśmy na wojnie. Bycie chrześcijaninem wymaga wysiłku. Życie i wszystko, co dobre, w ogóle wymaga wysiłku. Musimy zaprzeć się siebie, kontrolować samych siebie. Być może powiesz, ale ja jestem słaby. Duch Święty cię wzmocni. Jezus da ci wszystko, czego ci brakuje, jeśli Go o to poprosisz. Bóg nigdy nie poprosi cię o coś, nie dając ci siły do zrobienia tego. On to obiecał. Jeśli raz czy dwa upadniesz, nie zniechęcaj się, ale wstań. Ale kto wytrwa do końca? Oznacza to, nie zniechęcaj się, kiedy upadniesz, ale wstań. Uchwyć się Jezusa, a trafisz do Królestwa. Pytanie 16. Czy odkładanie decyzji o naśladowaniu Jezusa jest bezpieczne? Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Najlepszy czas jest wtedy, gdy Bóg cię powołuje. Jak my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Nie chcemy zaniedbywać zbawienia. Wielu ludzi odkłada te decyzje tak jak w czasach Noego. Prawdopodobnie byli tacy, którzy wtedy myśleli, tak, ten świat jest zły, więc nie byłbym zaskoczony, gdyby Bóg postanowił go zniszczyć. Kiedy więc zobaczę nadchodzący deszcz, wejdę do arki. Ale kiedy przyszedł deszcz, było już za późno. Czas, żeby wchodzić, jest wtedy, gdy drzwi są otwarte. Noe stał w drzwiach i błagał, wejdźcie do arki. A oni odpowiadali, niebo jest bezchmurne, więc teraz nie zamierzam tam wchodzić. To nie jest dobry czas, mam swoje plany. Kiedy zacznie padać, a niebo pociemnieje, wtedy wejdę do arki. Cały czas spotykam chrześcijan, którzy mówią, nie jestem jeszcze całkowicie poświęcony. Kiedy jednak zobaczę wypełniające się proroctwa, zacznę brać to na poważnie. Najlepszy czas jest teraz. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Jezus stoi u drzwi i puka. Jakie korzyści przynosi przyjęcie prawdy i podążanie za nią? Mamy wspaniałe obietnice. Psalm 119. Wielki pokój dajesz tym, którzy miłują Twoje prawo. Na niczym się nie potkną.
Ten, kto ma upodobanie w prawie Pana, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, którego liść nie opada. Jeśli postawisz Boże Królestwo i posłuszeństwo na pierwszym miejscu, Bóg sprawi, że zakwitniesz. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wspaniale jest zostać uwolnionym od winy i strachu przed tym, co się ze mną stanie, gdy umrę. Kiedy rodzisz się na nowo, nie odczuwasz winy, wstydu i strachu, ponieważ Jezus cię uwolnił. On przyszedł, żeby dać ci ten dar. Przyszedł, żeby obdarzyć cię niewypowiedzianą radością i pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, oczyszczając wasze dusze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego. Możemy mieć moc. W jaki sposób? Dzięki Duchowi możemy być posłuszni prawdzie. Pytanie 18. Jakie pytanie Jezus trzy razy zadał Piotrowi? Pamiętacie, że Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Po zmartwychwstaniu spotkał Chrystusa nad brzegiem Morza Galilejskiego. Jezus trzykrotnie zapytał go: Szymonie, synu Jana, kochasz mnie? Czy mnie kochasz? Jeśli mnie kochasz, paś moje owce, czyli czyń moją wolę. Wzywam cię do służby dla mnie. Jeśli mnie kochasz, czyń to, do czego cię powołuję. Przyjaciele, czy kochacie Boga? Jeśli tak, będziecie chcieli przejść przez drzwi, które Jezus otworzył dla was. On powiedział do Piotra: jeśli mnie kochasz, weź swój krzyż i naśladuj mnie. I Piotr to zrobił. Przez resztę życia żył dla Pana. Tego samego dnia usłyszał od Jezusa: gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swe ręce, a inny cię opasze. Piotr przeżył owocne i wypełnione służbą Bogu życie, a pod koniec został aresztowany przez Nerona. Nie wyparł się swojej wiary, chociaż miał taką możliwość, i został ukrzyżowany. Pawłowi ścięto głowę, ponieważ był obywatelem rzymskim. Takich ludzi zabijano szybko. Piotr nie był Rzymianinem i dlatego został ukrzyżowany. Według tradycji poprosił cesarza o jedną rzecz. Stwierdził: nie jestem godzien, żeby umrzeć tak jak mój Pan. Czy możecie ukrzyżować mnie głową w dół? I tak się stało. Prawdopodobnie zmarł więc szybciej. W swoim późniejszym życiu był tak bardzo odważny w związku z Jezusem. Nigdy nie zapomniał, że wyparł się Chrystusa i powtarzał: cieszę się, że mogę oddać moje życie i dzielić Jego cierpienie. Przyjaciele, czy kochacie Jezusa? On przyszedł na tę ziemię i przetarł szlaki, abyśmy mogli Mu służyć. Na koniec chcę podzielić się z Wami pewną inspirującą, prawdziwą historią. W 1960 roku Dashrat Manji był skromnym, ubogim człowiekiem. Kilka razy odwiedziłem Indie, razem z Karen byliśmy tam rok temu i wiem, że mieszkają tam wspaniali ludzie, ale niektórzy z nich są bardzo biedni. Ten mężczyzna mieszkał na wsi znajdującej się ponad 70 kilometrów od najbliższego szpitala. Istniała krótsza droga, ale nie można było z niej skorzystać, ponieważ prowadziła przez bardzo stromą górę, przez którą ciężko było się przedostać. Pewnego dnia jego żona, piękna młoda kobieta, zachorowała. Właściwie nie było to nic poważnego i w szpitalu mogłaby otrzymać pomoc. Jednak z powodu dużej odległości jego żona zmarła, zanim dotarli na miejsce. Był zdruzgotany, tak bardzo ją kochał. Była piękną i dobrą żoną. Nigdy nie otrząsnął się z żalu i wpadł w złość. Powiedział: nie chcę, żeby ktokolwiek inny cierpiał tak jak ja. Gdyby rząd zbudował drogę przez górę zamiast 70 kilometrów do szpitala, mielibyśmy jedynie 5 do miejsca, gdzie są sklepy, szkoły dla naszych dzieci. Błagał rząd o pomoc, ale odpowiedziano mu: teraz mamy inne priorytety i nie mamy czasu, żeby się tym zajmować. Pewnego dnia Manji udał się pod górę i ludzie pomyśleli, że stracił rozum. Miał ze sobą młotek i dłuto. Podszedł do blokującej drogę ściany i zaczął w niej rzeźbić. Dzień po dniu rzeźbił i kopał. Zużył wiele dłut i młotków. Ludzie uważali, że oszalał, ale widzieli jego wytrwałość. Kiedy go o to pytali, odpowiadał: kocham moją żonę, a jej śmierć złamała moje serce. Nie chcę, żeby ktokolwiek inny miał złamane serce, bo nie może na czas dostać się do szpitala, jego dzieci nie mogą chodzić do szkoły. Skoro nikt nie chce się tego podjąć, ja to zrobię.
Następne 22 lata, dzień po dniu, spędził z dłutem i młotkiem, aż wykuł w skale drogę, 7,5 metra szeroką i 110 metrów długą. Tutaj widzimy obecne zdjęcie tego miejsca. Menji stał się bohaterem narodowym. To naprawdę poruszające, co jeden człowiek był w stanie zrobić, żeby stworzyć przejście i pomóc ludziom znaleźć wybawienie. Jezus zostawił niebo i poruszył góry, żeby stworzyć drogę, po której możemy dostać się do Jego Królestwa, ponieważ On nas kocha. On nie chce, żebyście byli zgubieni, przyjaciele. Musicie jednak podjąć decyzję i przyjść do Niego tacy, jacy jesteście. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co może być warte więcej niż życie wieczne? Przyjaciele, w całej tej serii wykładów chodziło o to, żeby przyprowadzić was do Królestwa. Chcemy modlić się o to, żeby każdy z was się tam znalazł. Bóg ma tam dla was miejsce. Wiem, że wiąże się to z trudnościami. Nie znam jednak nikogo, kto żałowałby, że powiedział tak Jezusowi. Będę więc modlił się teraz o waszą decyzję. Pomodlimy się razem, a za chwilę wrócimy do was na ostatnią sesję pytań i odpowiedzi, w czasie której poruszymy bardzo ważne kwestie. Módlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy za radość, którą odczuwaliśmy w czasie całego programu Apokalipsa Teraz, kiedy studiowaliśmy Twoje Słowo. Wiem, że to Słowo nie powraca puste, ale przemienia serca i umysły. Modlimy się, aby stało się tak również dzisiaj. Wiemy, że Jezus przyszedł, żeby otworzyć drzwi. On stoi u drzwi. Panie, w Apokalipsie powiedziałeś, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Panie, modlę się o to, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, otworzyli drzwi i zaprosili Jezusa do swoich serc jako stałego rezydenta. Błogosław nas teraz i w kolejnych dniach i pomóż nam być coraz bliżej Ciebie, również podczas sesji pytań i odpowiedzi. Dziękuję i modlę się w imieniu Chrystusa. Amen. Zostańcie z nami, przyjaciele. Za chwilę wrócimy i odpowiemy na kilka bardzo ważnych pytań. Witajcie, przyjaciele, w programie Apokalipsa Teraz. To ostatni moment, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, przynajmniej w tej serii. Oczywiście nie jest to ostatni raz, kiedy odpowiadamy na pytania biblijne. W każdą niedzielę wieczorem prowadzimy z pastorem Dagiem program radiowy zatytułowany Bible Answers Live, w którym można uczestniczyć również przez internet. I jeśli macie jakieś pytania, możecie dołączyć do nas w każdą niedzielę wieczorem w nocy polskiego czasu. Teraz jednak, na zakończenie całej serii Apokalipsa Teraz, mamy kilka naprawdę ważnych pytań, którymi chcemy się zająć. Przejdźmy więc do nich. Pytanie pierwsze. Czy jeśli nie mogę pozwolić sobie na oddawanie dziesięciny, Bóg nadal będzie mi błogosławił? Oddawanie dziesięciny to prawdziwy krok wiary. Jeśli będziesz czekać, aż poczujesz, że cię na to stać, diabeł zaaranżuje sytuację w taki sposób, że nigdy do tego nie dojdzie. To nie ma sensu, ale 9/10 może osiągnąć więcej niż 10/10. Bóg obiecuje, że jeśli będziemy wierni w oddawaniu dziesięciny, On pobłogosławi pozostałe 90% w taki sposób, że będą warte więcej. Jeśli będziemy wierni w tych kwestiach i zrobimy krok wiary, Bóg nam pobłogosławi. Biblia mówi o pewnej kobiecie, która oddała dwa ostatnie grosiki. Jeśli pozostaniemy wierni, On pobłogosławi to, co zostanie. W Starym Testamencie mamy również przykład wdowy, która oddała prorokowi ostatni bochenek chleba i została pobłogosławiona. Mąka i oliwa się nie skończyły i kobieta była w stanie wykarmić siebie i swojego syna. Za chwilę pokażemy jeszcze kilka pytań na ekranie, ale teraz przejdźmy do pytań przesłanych przez widzów. Dlaczego Bóg umieszcza swoją pieczęć tylko na czole, a nie również na ręce tych, którzy w Niego wierzą? Znamie bestii będzie umieszczane na ręce i na czole, ponieważ niektórzy będą szczerze oddawać cześć bestii, myśląc, że ma ona prawdę, natomiast inni nie będą oddawać jej czci z przekonania, ale będą robić to poprzez swoje uczynki, myśląc, będę służyć bestii, chociaż się z nią nie zgadzam. Nie ma jednak różnicy, czy robisz to szczerze, czy tylko po to, żeby kupować i sprzedawać. W przypadku zbawionych nie chodzi o uczynki. Pastorze, czy możesz wyjaśnić słowa upadł, upadł Babilon? Co to znaczy? Być może chciałbyś mi w tym pomóc. Literalny Babilon upadł w czasach Daniela, kiedy zburzyli go Persowie. Ale Babilon upadnie również w znaczeniu duchowym.
Apokalipsa mówi, że pierwszy raz stało się to, kiedy bestia otrzymała śmiertelną ranę, ale będzie miał miejsce jeszcze jeden upadek. Babilon upada wiele razy. Pierwsza była wieża Babel, która też upadła. Jednak słowa upadł, upadł Babilon oznaczają, że tym razem się nie podniesie. Ciekawe jest również to, że Apokalipsa 17 opisuje kobietę o imieniu Babilon, która ma także córki. Symbolizują one kościoły, które zachowują nauki kościoła matki. Upadek dotyczyć będzie nie tylko kościoła matki, ale także kościołów córek. To właśnie oznacza upadek Babilonu. Następne pytanie. Dlaczego piec został rozgrzany 7 razy bardziej? Chodzi o Szadracha, Meszacha i Abednego. Jakie jest znaczenie liczby 7? Przede wszystkim nie jestem pewny, czy w tamtym czasie mieli odpowiedni termometr, żeby zmierzyć, ile było to dokładnie 7 razy. Myślę, że Nabuchodonozor chciał po prostu, aby było tam naprawdę gorąco. Do przetapiania złota nie potrzebujesz tak dużego ciepła, jak do przetapiania ołowiu, żelaza czy jakiegoś innego metalu. W piecu było więc o wiele goręcej niż normalnie. Liczba 7 oznacza kompletny cykl. Fakt, że Jezus był w piecu z 3 Hebrajczykami i nie straszna mu była ta ogromna temperatura, pokazuje nam, że On potrafi nas ochronić, niezależnie od tego, jak usilnie diabeł będzie starał się nas zniszczyć. Warto również zauważyć, że pomimo iż piec był rozpalony 7 razy bardziej, 3 Hebrajczycy wyszli z niego i nie było nawet czuć zapachu spalenizny. Podobnie lud Boży w ostatnich dniach zostanie oczyszczony w ogniu, ale wyjdzie z tego bez najmniejszego uszczerbku. Ogień spalił jedynie krępujące ich liny. Tak samo próby czasami palą sznury. Bardzo dobra analogia. Pastorze, co symbolizuje 4. anioł w Apokalipsie 18? Chodzi o anioła, który schodzi z nieba i oświetla ziemię swoją chwałą. Poselstwo o upadku Babilonu, czyli poselstwo drugiego anioła z Apokalipsy 14, wyszło na światło dzienne ponad 150 lat temu, gdy Bóg powołał Kościół Ostatków. Jednak w czasie końca wybuchnie ono z jeszcze większą siłą. Nawet niebiosa zostaną nim oświecone. Myślę, że ten czas jest już bardzo bliski. Dzięki mediom i internetowi to poselstwo jest słyszane wszędzie. Obiega cały świat. To donośny głos. Po tym, jak anioł przekazał poselstwo o upadku Babilonu, czytamy. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój. Warto zauważyć, że Bóg ma swój wierny lud nawet w Babilonie. Kiedy poselstwo jest głoszone, Jezus wzywa swoich wiernych do wyjścia. Chrystus powiedział, że przyjdzie czas, w którym będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Myślę, że wypełnia się to na naszych oczach dzisiaj, ponieważ prawda rozprzestrzenia się na cały świat. Kolejne pytanie. W Apokalipsie czytamy: i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Co to oznacza dla tych, którzy nie są chrześcijanami? Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, masz wiele innych problemów. Nawet jeśli poznasz odpowiedź, nic ci to nie da. Czytamy, że ludzie, którzy nie interesują się Bogiem i sprawami duchowymi, będą w naturalny sposób myśleć, że to jest wspaniałe, że przestrzegają spraw bestii, czynią coś dobrego. Stwierdzą, czy nie jest to najlepsze dla ludzkości, dla humanizmu, dla planety, dla środowiska? Oddawanie czci będą usprawiedliwiać pobudkami środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi. Użyją wszystkich możliwych argumentów, poza Słowem Bożym. Będą w stanie wytłumaczyć wszystko. Spójrzmy na ekran. Mamy na nim kolejne pytanie. Jeśli będę zachowywać szabat, mogę stracić pracę. Czy Bóg nie chce, żebym wspierał moją rodzinę? Bóg pragnie, żebyśmy byli Mu wierni. I jak wspomnieliśmy podczas wykładu, naszym priorytetem powinien być Chrystus. Kiedy Szadrach, Meszach i Abednego powiedzieli: nie pokłonimy się posągowi, zaryzykowali swoje życie. Mogli stracić pracę.
Najlepszą rzeczą, jaką możemy uczynić dla swojej rodziny w ostatnich dniach, jest postawienie Boga na pierwszym miejscu i zaufanie Mu. Mógłbym opowiedzieć w tym kontekście o wielu cudach. Kiedy byliśmy młodą rodziną, naprawdę potrzebowałem pracy. Jednym z zajęć, które oferowano w moim mieście, była praca w tartaku. Miałem zostać tam zatrudniony, ale powiedziano mi, przez pierwsze 6 miesięcy musisz pracować również w soboty. Właśnie zacząłem zachowywać szabat i pomyślałem, 6 miesięcy, Bóg chyba to zrozumie. Powtarzałem to sobie, ale szybko zdałem sobie sprawę z tego, że zło to zło. Nie powinienem tego robić, bo kiedy zrobię to chociaż raz, wpadnę w kłopoty. Nie zgodziłem się więc. Mój pracodawca stwierdził, oszalałeś? Chcę dać ci pracę. Każdy by ją chciał. Dostaniesz ubezpieczenie zdrowotne, to tylko 6 miesięcy. Uznał, że jestem niewdzięczny. Niektórzy zaś mówili, że zwariowałem. W ciągu kilku następnych dni okazało się, że dostałem pracę w lepszych godzinach, nie musiałem pracować w szabat, nie w tartaku, ale jako kierowca ciężarówki przewożącej drewno. Każdą sobotę miałem wolną. Pozwalali mi nawet iść do domu już w piątkowe popołudnie przed zachodem słońca. Znam wielu ludzi, którzy odmówili pracy w soboty i usłyszeli, w takim razie stracisz pracę. Odpowiadali, chcę zachowywać Boże przykazania. Wielu szefów zaczęło myśleć, ten człowiek jest tak uczciwy, że woli raczej stracić pracę niż okazać nieposłuszeństwo. Prawdopodobnie więc nie będzie mnie okradał. I znajdowali sposób, żeby zatrudnić takie osoby. Postawcie więc Boga na pierwszym miejscu. Ktoś pyta, czy jeśli rozmawiam z kimś, kto bierze imię Pana nadaremno, powinienem zwrócić mu uwagę, czy to przemilczeć? To zależy od waszej relacji. W przestrzeni publicznej ciągle to słyszymy. Gdybyśmy poprawiali każdego, kto nadużywa imienia Bożego wokół nas, nie przetrwalibyśmy zbyt długo. Myślę, że jeśli pozostajesz z kimś w dobrej relacji, możesz powiedzieć, bracie, siostro, jestem chrześcijaninem i kiedy słyszę, jak używasz imienia Bożego nadaremno, czuję się nieswojo. Czy mogłabyś tego nie robić? Jeśli ta osoba jest twoim przyjacielem i cię szanuje, weźmie to pod uwagę. Jeśli nie jest uparta, być może powie, o przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy, że to ci przeszkadza. Spróbuję powściągnąć swój język. Czasami gramy w squasha z innymi osobami, które używają naprawdę wspaniałego języka. Staram się nie robić tego publicznie, ale raz czy dwa powiedziałem do nich na osobności. Wiecie, jestem pastorem i kiedy odzywacie się w ten sposób, nie mogę tego znieść. Przepraszam, zobaczę, co da się zrobić. Zwykle ludzie starają się dostosować. Nie robię z tego wielkiej sprawy, ale staram się dać im do zrozumienia, że chodzi tutaj o Boga. Interesujące jest to, że kiedy ludzie spędzają czas w towarzystwie chrześcijan, w miarę upływu czasu ich język się zmienia. Nawet jeśli nie mówimy nic na ten temat. Miałem taką sytuację. Nic nie mówiłem, a oni nawet nie wiedzieli, że jestem chrześcijaninem, ale spotykałem się z nimi i wchodziłem w interakcję. Często odwracali się do mnie i mówili, o, przepraszam. Zdawali sobie sprawę, że ich słowa nie są właściwe. Nawet osoby, z którymi gramy w squasha, czasami mówią, o, przepraszam, pastorze, wymknęło mi się. Dobrze jest wiedzieć, jak Duch Święty przemawia do ludzkich serc. Tutaj mamy interesujące pytanie. Czy po otrzymaniu znamienia bestii można je usunąć? Nie, tego nie można wymazać. Jeśli człowiek dotrze do tego decydującego momentu i przyjmie znak bestii, nie ma możliwości, żeby go usunąć. Nigdzie w Biblii nie ma o tym mowy. Kiedy czas łaski się skończy, nie będzie możliwości zmiany. Apokalipsa mówi, że czas łaski nie skończy się, dopóki pieczęć Boga nie zostanie umieszczona na Jego wiernym ludzie. Wynika z tego, że znamie bestii otrzymają wszyscy inni, a kiedy to się stanie, czas łaski się skończy. Na samym końcu będą tylko dwie grupy. Kolejne pytanie. W Biblii, osoba pytająca nie wie dokładnie gdzie, czytamy, że Bóg jest zazdrosny. Wydawało mi się, że zazdrość to coś złego, więc nie rozumiem tego stwierdzenia. Zawiść nie jest dobra. Została nawet wymieniona jako 7 grzechów śmiertelnych, albo inaczej pożądliwość, czyli chęć posiadania tego, co ma ktoś inny. Tutaj chodzi o zazdrość, o coś, do czego masz prawo. Jeśli ktoś niewłaściwie traktuje twojego małżonka albo próbuje ukraść jego uczucia, jest on naturalnym, danym przez Boga odruchem. Zawarłeś przymierze z tą osobą i jest to związek na wyłączność. Normalne jest więc, że czujesz zazdrość, gdy ktoś
inny w niego ingeruje. Właśnie tak czuje się Bóg, gdy diabeł próbuje odwrócić nasze uczucia od Niego. Byłoby wręcz niestosowne, gdyby Ci nie zależało. Kiedy ktoś źle traktuje albo próbuje ukraść uczucie Twojego małżonka lub dzieci, powinno to wywołać święte oburzenie. To właśnie ma na myśli Bóg, kiedy mówi: jestem o Ciebie zazdrosny. Bóg jest naszym rodzicem, a diabeł próbuje ukraść uczucie dzieci Bożych. Nic dziwnego więc, że Bóg jest o nas zazdrosny. Poza tym on wie, że szatan ma złe intencje. Spójrzmy na ekran i na kolejne pytanie. Jeśli moja żona nie jest gotowa, żeby podjąć chrześcijańskie zobowiązanie, czy powinienem na nią czekać? Jeśli mówisz: chcę się ochrzcić i przyłączyć się do kościoła, a twoja żona odpowiada: daj mi jeszcze miesiąc, ponieważ moja rodzina chciałaby się do nas przyłączyć, więc chciałabym, żebyśmy zrobili to razem, ma to wtedy sens. Jeśli jednak twoja małżonka mówi: nie jestem pewna, czy chcę naśladować Jezusa, być ochrzczona i stać się częścią Jego ludu, wtedy musisz podjąć decyzję. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, żeby pokazać swojej żonie i dzieciom, swoim bliskim, rodzinie, że stawiasz Jezusa na pierwszym miejscu. Chyba dotknęliśmy tego wcześniej, ale warto to powtórzyć. Czy można być ochrzczonym więcej niż raz? Tak. Są trzy powody ponownego chrztu. Po pierwsze, kiedy człowiek nie był ochrzczony w sposób biblijny, czyli przez zanurzenie, ale poprzez polanie, pokropienie lub w jakiś inny sposób. Powinniśmy zostać ochrzczeni tak samo jak Chrystus. Po drugie, jeśli ktoś całkowicie odszedł od Boga, przestał chodzić do kościoła, wyrzekł się wiary chrześcijańskiej i żył po świecku, ale chce wrócić do Boga, powinien zostać ochrzczony ponownie. Nie chodzi tutaj o sytuację, w której ominąłeś kilka nabożeństw. Wtedy jest to raczej kwestia udziału w Wieczerzy Pańskiej. Jeśli jednak naprawdę wyparłeś się Pana, potrzebujesz nowego początku. Gdybym rozwiódł się z Karen i przez rok żylibyśmy osobno, a potem znów chciałbym się z nią ożenić, musiałbym wziąć kolejny ślub. Po trzecie, w Dziejach Apostolskich 19 czytamy o 12 mężach z Efezu, którzy mieli ogromne braki w zakresie wiedzy na temat życia i służby Jezusa. Kiedy Paweł podzielił się z nimi tym wszystkim, powiedział: musicie zostać ponownie ochrzczeni. Chociaż wcześniej byli ochrzczeni przez Jana Chrzciciela przez zanurzenie, nie wiedzieli wielu rzeczy na temat nauczania Chrystusa. Zostali więc ochrzczeni po raz drugi i napełnieni Duchem Świętym. Kiedyś na podobną serię programów przyszedł pewien baptystyczny pastor i na koniec powiedział: pastorze, chcę być ponownie ochrzczony. Odrzekłem: bracie, jesteś baptystą, więc byłeś ochrzczony przez zanurzenie. Tak, ale zostałem ochrzczony tylko w 9 przykazań, a teraz chcę zostać ochrzczony we wszystkie 10. Następne pytanie. W jaki sposób mogę rozwijać umiejętność modlenia się? A w jaki sposób doskonalisz grę na fortepianie? Poprzez ćwiczenie. Im więcej czasu spędzasz na rozmowie z Bogiem, tym lepszy się w tym stajesz. Uważam, że obecnie przemawiam lepiej niż wtedy, gdy miałem 19 lat, ponieważ im częściej coś robisz, tym lepszy się w tym stajesz i tym pewniej się w tym czujesz. Lepiej poznajesz też osobę, z którą rozmawiasz. Tak więc módl się i czytaj modlitwy zawarte w Biblii. To kolejne dobre ćwiczenie. Przeczytaj modlitwę Anny, Daniela, modlitwę w Nowym Testamencie, na przykład modlitwę Symeona. To piękne przykłady, które stanowią pewien wzór. Jezus nie nakazał bezmyślnego powtarzania modlitwy pańskiej, ale powiedział: tak się modlicie. Ojcze nasz stanowi pewien szkic modlitwy. Biblia zawiera jednak wiele wspaniałych modlitw, takich jak modlitwa Salomona podczas poświęcenia świątyni. To nauczy cię stawiać Boga na pierwszym miejscu i Go wielbić. Mamy kolejne ciekawe pytanie. Co oznacza werset z Łukasza 13:32? Przeczytam go. Idźcie i powtarzajcie temu lisowi: oto wyganiam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Jezus nazywa Heroda lisem. W tym czasie Herod ściął Jana Chrzciciela. Posłańcy przyszli do Jezusa i powiedzieli: Herod zamierza zrobić z tobą to samo, co zrobił z Janem Chrzcicielem. Chrystus odrzekł: idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wyganiam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Jezus używa tutaj zasady dzień za rok. Od tego momentu nauczał jeszcze przez 3 lata, po których jego dzieło zostało wypełnione. Był nawet sądzony przez Heroda, ale nie miał mu nic do powiedzenia. Uczyń cud, wypędź demona. Chrystus odrzekł:
odrzuciłeś Jana Chrzciciela, a tym samym odrzuciłeś mnie. Inaczej mówiąc, czas łaski się dla niego skończył. Przyjaciele, za chwilę zakończymy serię Apokalipsa teraz. Mamy nadzieję, że odczuliście Boże błogosławieństwo i pozwolicie Bogu przemienić wasze życia na lepsze. Zachęcamy was do kontynuowania studium Biblii. Korzystajcie z naszej strony internetowej, na której znajdziecie wiele innych wartościowych programów. Jezus przychodzi już niedługo, przyjaciele. Chcemy się na to przygotować i podzielić się dobrą nowiną z innymi, aby oni również byli gotowi. Kontynuujcie studium i niech Bóg was błogosławi.